Cześć siemano, witam was w nowym odcinku na moim kanale, gdzie wybiorę moją najlepszą drużynę całego sezonu ze wszystkich lig w Europie, to znaczy wezmę pod uwagę wszystkie ligi na Starym Kontynencie i na każdą pozycję podam zawodnika, który według mnie był najlepszy, także można powiedzieć wybiorę taką moją najlepszą drużynę Toc Ultimate, no i tutaj podsłużą mi oczywiście karty z gry myślę, że doskonale Wam znanej FIFA Mobile bo tu prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wyjdzie Ultimate Team także zobaczymy jak to będzie wyglądać tutaj możecie zobaczyć jak wyglądała pierwsza Ultimate Team drużyna, która wyszła dwa sezony temu mieliśmy tu m.in. Buffona Lewandowskiego w ataku natomiast rok temu te złote karty Wyglądały w ten sposób. Tu należy oczywiście dodać, że oprócz podstawowej jednostki pojawiły się tutaj także karty rezerwowe, także było grubo. Zobaczymy już niedługo. Pewnie w tym sezonie może być podobnie, także już się nie mogę doczekać. No, a teraz przedstawię Wam moją drożdżę, moje typy. I jeżeli chodzi o mój składzik, to tutaj wybrałem dla niego ustawienie. 4-2-4, także myślę, że takie e, dosyć standardowe. I oczywiście prezentację mojej drużyny zacznę od bramkarza i tutaj powiem wam szczerze, zastanawiałem się nad kilkoma opcjami, między innymi nad e, Alisonem Beckerem, nad e, Markiem André Terstegenem, ale ostatecznie podjąłem decyzję, że dam tu innego golkipera, a jest nim Bramkarz Atletico Madryt, a także reprezentacji z Słowenii Jan Oblak. Dlaczego akurat Oblak? E, może dlatego, że e, zdobył on w tym sezonie po raz czwarty z rzędu Zamora Trophy, czyli e, tytuł dla najlepszego bramkarza w lidze Hiszpańskiej, także naprawdę szacun. W 37 meczach e, La Liga e, puścił on zaledwie 27 bramek. Także to jest naprawdę niezły wyczyn. Zanotował on aż 20 czystych kąt, naprawdę szacun. Ze wszystkich bramkarzy we wszystkich ligach jedynie Alison Becker miał więcej, bo 21, ale no głównie dzięki temu, że pewnie obrona Liverpoolu była na naprawdę genialnym poziomie, ale tak, jeżeli chodzi o bramkarza, to Jan Oblak według mnie naprawdę zasłużył na ten tytuł. I według mnie on powinien dostać tutaj złotą kartę Ultimate. No i co? Teraz czas na obrońców. No i przejdę do pierwszego, środkowego obrońcy. I tu będzie od razu z grubej rury, bo to będzie chyba bezsprzecznie, się ze mną zgodzicie, najlepszy obrońca tego sezonu we wszystkich ligach. A kto wie, czy w ogóle nie najlepszy piłkarz we wszystkich ligach w tym sezonie, czyli Virgil van Dijk, czyli... Ta ściana, ten potwór, ta bestia z Holandii, e, zawodnik Liverpoolu, e, naprawdę genialny, genialny sezon w wykonaniu Van Dijka. co prawda w lidze angielskiej nie udało mu się e, zdobyć e, tego pierwszego miejsca, mistrzostwa, e, dzielnie Liverpool walczył z Manchesterem City, do ostatniej kolejki się nie udało, ale co najważniejsze zdobyli oni najważniejsze trofeum, czyli Ligę Mistrzów po 14 latach, no co tu dużo mówić Van Dijk, znakomity sezon w wykonaniu tego obrońcy i prawdopodobnie będzie on jednym z głównych faworytów do zdobycia w tym roku złotej piłki dla najlepszego piłkarza na świecie, także miejsce tutaj dla Van Dijka jak najbardziej zasłużone przejdę do jego partnera w środku obrony i to będzie jego partner również w reprezentacji Oranie, czyli Holandii, a jest to Matis e, de Licht, czyli ta młoda legenda Ajaxu, e, kapitan Ajaxu. Ten niesamowity sezon Ajaxu, e, co tu dużo mówić, zostali oni mistrzem Holandii, ale przede wszystkim niesamowita sensacja, półfinał Ligi Mistrzów. Mało, o włos zabrakło, a Ajax by zagrał w finale Ligi Mistrzów. No, niesamowita sytuacja. Delichte 19 lat, a już został legendą Ajaxu Amsterdam. No, po tym sezonie prawdopodobnie przejdzie gdzieś indziej, bo chcą go największe kluby na świecie. Tam Barcelona i Perze. Teraz wiem, że najbardziej kłócą się o Delichte. Zobaczymy, gdzie przejdzie, ale na pewno przejdzie za grube pieniądze. Także Van Dijk Ligt. Czas teraz na bocznych obrońców. Najpierw. Przejdę tutaj do prawego obrońcy. Zastanawiałem się tu nad Joshua Kimisiem, ale ostatecznie wybrałem Trenta Aleksandra Arnolda z Liverpoolu. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył on tylko jedną bramkę, ale uwaga, uwaga, zdobył aż 16 asyst. Jak na obrońcę 16 asyst to jest naprawdę niesamowity wyczyn. No i przede wszystkim... Pamięć zapadnie ta asysta z półfinału Ligi Mistrzów. Tego niesamowitego meczu z Barceloną na 4-0. To zagranie do Origiego Arnolda naprawdę IQ 200. Także Arnold według mnie tutaj zasłużył, żeby się znaleźć. No i co? Przechodzę teraz do lewego obrońcy. Tu zastanawiałem się z kolei nad Jordim Albom z Barcelony, ale ostatecznie suma sumarum postawiłem na Kolejnego piłkarza Liverpoolu, czyli Andrew Robertsona też znakomity sezon w wykonaniu Szkota, 13 asyst, także widać, że ci boczni obrońcy Liverpoolu świetnie sobie radzili. No, co tu dużo mówić, Robertson chłopak, który jeszcze kilka lat temu musiał dorabiać, żeby mieć w ogóle jak żyć niesamowita historia. Teraz staje się jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie, ulubieniec kibiców Liverpoolu, także tutaj Robertson się w mojej drużynie znajduje. No i czas teraz na środkowych pomocników, i pierwszym środkowym pomocnikiem w mojej drużynie będzie Bernardo Silva, więc ten dyrygent gry środka pola drużyny The Citizens, która oczywiście w tym sezonie została mistrzem Anglii ze świetnym dorobkiem punktowym. Obronili ten tytuł sprzed roku. Co prawda w Lidze Mistrzów im nie wyszło, bo odpadli z Tottenhamem w ćwierćfinale. No ale naprawdę świetny sezon The City Zers. Bernardo Silva przed tym sezonem był znany raczej z gry na skrzydłach. W tym sezonie... Pep Guardiola zrobił z niego środkowego pomocnika i trzeba powiedzieć, był to szczał w dziesiątkę, ponieważ Silva na chwilę obecną jeden z najlepszych obro obrońców, oczywiście pomocników środkowych na świecie w obecnej formie tak nie znajduje i czas teraz na drugiego środkowego pomocnika, a będzie to co ciekawe kolejny piłkarz Ajaxu Amsterdam. No ten niesamowity sezon, także Trzeba tutaj piłkarza Ajaxu docenić, a będzie to Frankie de Jong, czyli generał, generał, reżyser e, gry Ajaxu. Co tu dużo mówić, świetny sezon e, w wykonaniu. Frankiego de Jonga, który no, teraz już jest właściwie piłkarzem Barcelony, bo tam przeszedł za 75 milionów, także no, zobaczymy, czy również w Barcelonie będzie takim właśnie generałem środka pola. E, miejmy taką nadzieję. Że ten młody chłopak dalej będzie się rozwijał w dumie Katalonii. I tak to wygląda. Czas teraz na, na kogo? Oczywiście na skrzydła. I tutaj na prawym skrzydle nie byle kto, bo jeden z największych gwiazd, największych asów tego sezonu a jest to oczywiście nie kto inny jak niezastąpiony Lionel Messi. Co tu dużo mówić? Zdobył on w Lidze Hiszpańskiej 36 goli. Zdobył on tym samym złotego Buta, ponieważ zdobył najwięcej goli ze wszystkich lig w Europie. Co prawda, w Lidze Mistrzów mu nie wyszło, bo, bo odpadł w półfinale, no ale ma e, to trofeum w Hiszpanii. E, no in, Indywidualnie naprawdę znakomity sezon, drużynowo, no, już tak nie za bardzo, ale mimo wszystko. Lionel Messi tutaj absolutnie zasłużył, żeby się znaleźć i będzie z pewnością jednym z głównych kandydatów obok zresztą Van do zdobycia w tym sezonie, w tym roku właściwie złotej piłki. No i co? Czas teraz na lewego, lewego skrzydłowego, a będzie nim Eden Hazard, piłkarz Chelsea w w ubiegłym sezonie już, bo teraz, jak pewnie wiecie, w ostatnim tygodniu został on nowym piłkarzem Królewskich Realu Madryt. Przeszedł tam za 100 milionów euro, także naprawdę gruba suma. Ostatni sezon w wykonaniu Edena Azarda naprawdę znakomity. W lidze angielskiej zdobył on 16 goli, a także aż 15 asy asyst. Także... Z Premier League pożegnał się w naprawdę znakomitym stylu. No i należy tutaj dodać także to, że został bohaterem finału Ligi Europy. Chelsea tam pokonała swojego odwiecznego rywala Arsenal, także tak to wygląda. No i czas oczywiście na dwójkę napastników, i pierwszym z nich będzie dosyć może kontrowersyjny wybór, bo. Cristiano Ronaldo postawiłem tutaj na CR7, który mimo wszystko teraz oczywiście pierwszy sezon w Juventusie, ale nie został on Królem Szczelców Ligi Włoskiej, bo zdobył tylko 21 goli. We wszystkich rozgrywkach 28. Także mogło być lepiej. Królem Szczelców tutaj został ten Quagliarella, niesamowity, wiekowy już. No, Cristiano Ronaldo też już nie jest młodzieńcem bo ma 34 lata, ale jednak e, Cristiano Ronaldo w drużynie Ultimate musi się znaleźć siłą rzeczy. E, jeżeli ktoś Cristiano Ronaldo skreśla, no to e, tydzień temu bodajże coś koło tego był półfinał e, Ligi Narodów e, Portugalia e, Szwajcaria Ronaldo tam zdobył hatryka, także udowodnił, że mimo lat nadal jest e, w znakomitej dyspozycji także tutaj Ronaldo się znajduje. No i czas na drugiego, drugiego tutaj napastnika, a będzie to Kylian Mbappé. Mbappé w lidze francuskiej w barwach PSG zdobył 33 gole. Naprawdę świetny wynik. Co prawda liga francuska może nie jest na tym poziomie co liga angielska czy chociaż e, hiszpańska, ale mimo wszystko 33 gole. Także e, Mbappé tutaj zdominował. E, pod względem szczeleckim tą ligę i zasłużył, żeby się tu znaleźć czy si czy gole, także jedynie Messi ze wszystkich lig miał więcej, także Kilianek tutaj się u mnie znajduje i podsumowując, moi drodzy, tak oto prezentuje się według mnie, według moich przypuszczeń ta najlepsza drużyna tego sezonu we wszystkich ligach w Europie Ultimate Team można tak powiedzieć, a więc w bramce Jano Black w obronie Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Matthias de Ligt, Trent Alexander Arnold w pomoc Bernardo Silva, a także Frankie de Jong. No i na skrzydłach Eden Hazard, Lionel Messi w ataku, Cristiano Ronaldo, Kilian Mbappé. Kogo można byłoby tu dodać? No, jakby były rezerwy, to pewnie jeszcze można byłoby tu zmieścić Alisona. Albe, chociażby Kimisia, Tadicia, Sancho, Sterlinga czy Sadio Mane. No ale tak to ta drużyna wygląda. Zobaczymy, jak będzie ona wyglądać w rzeczywistości. Jeżeli chodzi u mnie, to tutaj najwięcej błaszczech zawodników z Derec z Liverpoolu. No ale trzeba przyznać, że Liverpool chyba był najlepszą drużyną w tym sezonie, Co prawda. Nie zostali oni Mistrzem Anglii, znowu, bo już 29 lat czekają na ten tytuł. No ale to był ich sezon w Europie. Zdobyli to najważniejsze trofeum UCL, także szacun dla nich i. No, tak wygląda ta drużyna. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. No i zachęcam Was, żebyście. Pod tym filmem zostawili łapkę w górę. No ale przede wszystkim, żebyście w komentarzu napisali, czy się e, z tą moją opinią na temat tej drużyny Ultimate, tych złotych kart, zgadzacie, czy e, według Was ktoś, kogoś pominąłem, ktoś mógłby się tu znaleźć. Także napiszcie, e, jak według Was ta jednostka mogłaby wyglądać. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Pozdrawiam Was. Cześć.